Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry, witamy w quizie. Dzisiaj quiz jest niestety w nastroju ponurym. Nie będzie dzisiaj żartów, nie będzie dzisiaj śmiechów. Christian Klemens odszedł z Lechii Gdańsk. Dał nam wiele, bardzo wiele. Nie będzie już Christiana Klemensa w następnych meczach Ekstraklasy. Pożegnanie z Gdańskiem, ale miejmy nadzieję, że wśród tych młodych chłopaków, na przykład Filip Koperski, który powiedział, że Christian Klemens go natchnął, będzie jakaś próba kontynuacji. Oglądali go wiele meczów w Bundeslidze, chyba ponad 100. Więc 144. No, więc nawet ponad 140. O nim napisał mi. Ale nikt żadnego nie widział, to jest jakiś taki Fata Morgana na pewno. My dzięki jego dryblingom żyliśmy życiem zastępczym. Tak. Ale wreszcie zrozumiałem, mówię, o kim pisał Mickiewicz. Imię jego 144. Tak jest. Ja powiem tak, panie piłkarzu, Krystianie, Krysiu, dziękuję. Panowie, jakieś ostatnie słowo do... Ja po prostu uczciwie mówię, że... Jak? Uczciwie. Jakby się ktoś, jak ktoś tak mówi, to by się z Grzegorzem Latu kojarzył. Ja panie redaktorze. Panie uczciwie. Panie redaktorze, powiem panu uczciwie. Że uczczego minutą ciszy. Grzegorz Lata też zawsze jakieś tak... No nie będę mówił, jakie to sumy są. No bo też mnie głowa boli. Ale co, wdaliśmy się do czasu Grzegorza Laty, bo pamiętam, jak była konferencja po Euro 2012, to też był temat premii. Właśnie ale Bóg ile podzielił. I on mówił, że szanowni państwo, podział premii, ilość gotówki, wiesz, o tym samym mówił, co my teraz. Nie? Dlatego ja uważam, 10 lat po. Najlepszym trenerem dla polskiej reprezentacji będzie Erf Renard, bo on ma doświadczenie z pracy z afrykańskimi drużynami. A tam też się zawsze kłócą o pieniądze. I my też traliśmy trochę takie dzikusy, nie ukrywajmy. Albo Henryk Kasperczak. Ja myślę, że najlepszym trenerem będzie Tomasz Thurnbichler, bo on jest zagraniczny, ale już trochę polski. A poza tym on sprawdził się w pracy z doświadczonymi zawodnikami, a u nas kapitan też już młodszy nie będzie. I myślę, że Robert Lewandowski może jak Piotr Żyła wzlecieć na poziom, o którym jeszcze nie śnił. Kuba, ty jeszcze jakieś słowo do Christiana Klemensa? Pustka, po prostu pustkę będę czuł po wielkim piłkarzu Lechii Gdańsk. Ty możesz pożegnać. Czuję się, jakby część mnie odeszła wraz z Christianem Klemensem. Powodzenia. Jeszcze mam taki jeden temacik dla was szybciutki. Jeszcze? Tak, bo chyba się przedłużył weekend u Gniewa Bońka. O. Bo Zbigniew Borek napisał tak na Twitterze, słuchajcie. Polacy stoją na głowie, pomagając Ukrainie. Później czytam, że młody piłkarz ma zarabiać ciężkie miliony plus jakieś 70 milionów euro za transfer. Coś mi tutaj nie pasuje. 4. Nie, no ale faktem... Co? Ale mówię, że weekend się przedłuży. Ale faktem jest, że ta cała saga z tym Mudrykiem to jest jednak coś, co się potoczyło w takim stylu niespodziewanym, myślę, przez wszystkich i to... To, że w ogóle to konto na Twitterze, ten Shakhtar English tak się rozpromowało dzięki temu. To... No, ale co ma Mudryk do pomagania Ukraińcom? No. Nie, no to... Nie, no to już cofamy taką pomoc. Jakby przez na granicy zawracamy wszystkich. Przez grzeczność nie będę się odnosił do jakby merytoryki wpisu pana Zbigniewa, bo pan Zbigniew ma medal mistrza świata, a ja nie. Ja uważam, że to jest sygnał i trzeba teraz wszystko cofnąć. Wszystko tak. Każdego przyjęliśmy, każdą tak. Pomoc, wszystkie te tak. Rakiety wystrzelone mają się znaleźć z powrotem. A jak oddaliście kołdry, koce czy ubrania waszym sąsiadom Ukraińcom, idźcie do nich i zabierzcie z powrotem. Dlaczego? Powiedzmy to głośno, bo Mudryk idzie do Anglii za 100 milionów, być zarobił 70 milionów, tak?
Czy, nie czy, czy coś? No, 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 coś. Czy kropi. No będzie zarabiał tyle, ile my nie zobaczymy nigdy razem wzięci pewnie. Jeden odcinek kwitu zaraz milion euro. Ale wyobraźcie sobie, że takie zadanie maturalne jest. Wpis Zbigniewa Bońka i weź to zinterpretuj. Nie? Przecież, nie. Tu, przecież tu nie da się trafić. Nie? Słuchaj, to nawet najgorsi poloniści tak nie kosili. No. Nie, no to jest, to jest pytanie pułapka, nie da się tego. No, to nawet pytanie o Ferdydurgę i znaczenie słowa łydki. Pamiętacie te historie, że któryś jakiś z polskich poetów nie zdał matury? Tak, Szymborska poznali. Nie, chyba bo to, Szymborska to chyba nie było prawdy, że to ona, ktoś inny, jakiś mniej znany, ale wyobrażam sobie... Tomasz Rożek chyba. Nie wiem. To nie jest poeta. Jest poeta? Ale mógłby być. Ale to jest publicysta i on pisał coś. Ale ktoś przy swoim tekście nie zdał. Natomiast ja myślę, no Tomasz Rożek. Jakbyśmy za tydzień dali Zbigniewowi Bońkowi tę wypowiedź i powiedzieli, co on o tym myśli. Proszę, tu nie ma co tak rozmawiać. No wina się napijmy dobrego. Ja nie wiem, kto to powiedział. Po czym Boniek zacząłby się kłócić sam ze sobą. Tak, no, absolutnie. Ale były jakieś tam kiedyś chyba takie, czy nie wiem, czy to żarty, czy próby, że faktycznie... Właśnie czy Szymborska, czy Miłosz, tak, jak jeszcze żył, że właśnie, nie wiem, mówili, że ciekawe, czy by zdał maturę, jakby sam miał swój wiersz zinterpretować, nie? I wychodziło, że chyba nie do końca. No tam dobrze powiedziałem. Tomasz Rożek? Tylko, że w artykule jest napisane, tak, 70% zdobył tylko ze swojego tekstu. A wyśmialiście mnie jak wąsa w stanie futbolu. Nie, nie. A miał rację. Nie. Ale ja też miałem rację. Nie wiadomo, jaki błędy popełnił. Może za ortograficzne na przykład mu obniżyli, a nie za złą interpretację. Tomasz Rożek nie popełnia błędów ortograficznych. To przepraszam pana Tomasza Rożka. No, ja myślę. A w ogóle też bawi mnie Zbigniew Bońek, jak mówi, że Petkowicz nie nadaje do polskiej kadry, a zatrudnił Brzyczka. To takie dziwne. Nie, lepsze jest to, jak mówisz, że nie daje się zagraniczny trener, bo nie zna naszej mentalności, a on wziął Paulo Sousę. Ale najlepszy to w tym wszystkim jest Antoni Piechniczek, który zawsze mówi, że tam tylko Polak, a i już widziałem te memy, że Tunezji? Polski może być tylko Polak, a z Tunezji może być tylko Tunezyjczyk albo Polak. Natomiast Zbigniew Bońek był sąsiadem Petkowicza, a i my nie znamy tych historii sąsiedzkich. Myślę, że one mogą rzucić pewne światło na kandydaturę Petkowicza, więc tutaj jeszcze ostrożność bym zachował. Może robił imprezy, może walił w rury, no nie wiadomo. Może, bo pił więcej wina niż Zbigniew. Jeszcze wam chciałem powiedzieć, że mnie wkurza Twitter, bo teraz jest jakiś inny feed, jest teraz takie for you i following. O co to chodzi? Nie wiem. Pokaż. Zobacz, tutaj jest takie i takie. Co mam klikać? For you. For you? Trzeba zadzwonić do Elona. To jest especially for you. I w ogóle będzie można 4000... Może jak klikniesz, to będzie właśnie śpiewane. 4000 znaku będzie można robić, tweety. Od kiedy? Od chyba 1 lutego. Mm. Więc skoro Zbigniew Bońek w 280 znakach potrafi napisać coś takiego, wyobraźcie sobie, jak będzie miał do dyspozycji 4000. Panie Musk, zastanów. Bardzo pan zaproszę. Mnie to zakłóci kontinuum czasoprzestrzenne i to się zakończy. Głupi pomysł, 4000 to jest przecież dużo znaków. Bardzo dużo. Nie, no to ja myślę, że cały Twitter straci troszeczkę tę swoją magię. To takie coś. To ale takie, tak samo... Takie niewyczuwalne. Nie. Tak samo mówiliśmy, jak nas 280 znaków przechodził. Nikt tak nie mówił. Nie, no wszyscy się oburzali. Chyba ty i Zbigniew Bońkiem. Wszyscy się oburzali. Pokłóciłem się ze Zbigniewem Bońkiem. Chyba ty i Jędrzejowa tylko. No nie, no co ty. To była tak mała zmiana. Bo ile było wcześniej? Nie, każdy twierdził, że to właśnie też zabija. Chociaż wiecie, zwróćcie uwagę na to, ile macie teraz nitek, nie? Na Twitterze. No to jakby jest dużo ludzi takich, którzy mają potrzebę, żeby się jednak w większej liczbie znaków, no i będą teraz tam... Oni idą na Facebooka. No ale wtedy nikt ich nie przeczyta. Tak, bo na Facebooku już nikogo nie ma. No właśnie, tak, prawda. Wiesz. Dobra, to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Takie moje... Dziękuję bardzo. Odstaw zrobinę. A, bo quiz jeszcze. Dobra. Tak, jeszcze quiz. Partnerem quizu jest KFC. Czy mógłbyś, Mateuszu, ustawić tak, żeby logo było wyśrodkowane? Dziękuję ci pięknie. Zobaczmy kategorie, jakie dzisiaj są. Dzisiaj quiz jest taki o transferach. O, super. O, bo ja mam jeszcze do was jedno... Się boję. To jest nie to! Ja wam złe wysłałem. O! Maszyna, maszyna ruszyła. A to z Janusza Piechocińskiego chyba, tak? Tak. Ale pomyliłem. Moglibyśmy to zostawić sobie. Ja bym chętnie... Pomyliłem się. Albo nie ja, zobaczymy. Teraz sprawdzimy, czy ja się pomyliłem przy realizatorze. Ty, na pewno ty. Tak, ja. Dobrze, to mamy to za sobą. Nigdy bym naszych realizatorów o to nie posądził, wiedząc, że ty jesteś po drugiej stronie konfliktu. Do czego? Bo wiem, jak jesteś. Proszę bardzo. Mówi no chłopak, który prowadząc quiz nie zamazał loga od Pauli. Bo to krzesło takie jest po prostu. To krzesło przynosi pecha.
No gdzie to jest? Ściąga cholery jasnej. A przygotowałeś się? Czy no ściągałeś tak. mnie tutaj z drugiego zrobiłeś świata pytania? Na darmo? Może on nie zrobił pytań teraz... I chciałbym jechać za Christianie Klemensie cały program. Nie zrobiłem pytania, dobra, muszę jeszcze raz to zrobić. Ale to zanim o tym... Ty dzisiaj się jak ten, no... W Zakopanem, że ci kibice, którzy zanim się rozpoczną skoki, to nie... Słuchajcie, wiem, słuchajcie, zanim o quizie, to jeszcze mam do was jedno pytanie mam. Bo okno transferowe zaczyna się 29 stycznia w Polsce, no nie? Oficjalnie. Oficjalnie. Oficjalnie trwa cały rok, właściwie można powiedzieć. Są rozmowy, są pertraktacje. Dobra, ale jak masz okno, to wtedy możesz... To możesz wyskoczyć przez nie do innego klubu. To wtedy możesz zarejestrować innego piłkarza w klubie, prawda? Prawda. Prawda? Prawda. No, a skoro tak, to... no czekajcie, czekaj. Paweł próbował zagadać. Nie pykło coś. Ale się klei, ale... Dobra, jest, czekaj. Wo? Czekaj, tylko gdzie to jest? Jest. Gdzie to jest? Znalazłem. Paweł, yeah. Dawaj. To jest ilustracja, Paweł chce zagadać w klubie. Tak. To jest ilustracja, każdy Polak o poranku w poniedziałek. Czekaj. Paweł chce, zagadać, Paweł chce zagadać w klubie, ale komputer jest silniejszy. Dobra, mam, nieważne. Ale nie, to jest ważne pytanie. 29 się otwiera okno, no nie? A 27 jest pierwszy mecz, to jak oni to zrobią? To jest dobre pytanie. O cholera. No to trudno, no to pierwszy mecz na starych składach, tak? No tak. Co? Czyli ci w piątek i w sobotę grają na starych składach, a ci w niedzielę na nowych? To jest tak zwane prawo dżungli. No. Umawiałem się przed meczem, tak jak kiedyś na podwórku, że na stare, na nowe. I no. Na stare to możesz łapać bramkę. Wysłałem wam w ogóle. Jako bramkarz piłkę w ręce, a jako na nowe to nie, to prosto. Teraz wydaje mi się, że wysłałem dobre. Nie szukajmy problemu tam, gdzie go nie ma. Teraz zobaczymy 27. Teraz wydaje mi się, że wysłałem dobre. Teraz wydaje mi się, wysłałem dobre zagadki. Zagadki, ale jeszcze, szufladki. Jeszcze, a powiem wam jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj... Dzisiaj był... A uczciwie na pewno. Bo jak nie, to... To ja się nie chcę słuchać. No właśnie. No transfery, aż Kubasz się popłakał. Tak. Transfery... Paweł, jak chciałeś... Bo ja Klemenza przeżywam. Paweł, była jedna szansa, żebyś coś powiedział uczciwie i nie chcesz. I nie chcesz. Transfery wszechczasów, transfery zima 22-23, jaka to melodia. A to wokalizy są znowu, czy co? Nie. Aj. Paweł będzie śpiewał. Znałem, że... Powrót. Raz wam wytłumaczę. Wybieramy selekcjonera, off-topic moda na sukces. Marcin Najman, rebusy. Jaka to melodia? To jest taka... Rebusy dla wszystkich, czy rebusy, przepraszam, dla wszystkich? Tak, dla wszystkich. Dobrze. Jaka to melodia? Jest tak, jak jaka to melodia. Licytujecie się, ile nutek? Mm-hmm. Od 7 w dół. Jeden, dwie nutki to są za 3 punkty, 3-4 za 2, 5-6-7 za 1. Ale w ciemno, czy będzie taka jaka to melodia? Że będzie podpowiedź, okay. Jaka to może być piosenka. Pierwszą a ja zagram... Bez sensu, dlaczego? Bo ja uważam, że jednak są takie piosenki, gdzie jest sporo różnicy między 5 a 7 nutkami, a de facto jest tyle samo punktów, więc tylko głupi brałby 5. Nie rozumiem. No, jak masz więcej nutek do posłuchania, czyli te 7, mhm. No to teoretycznie możesz łatwiej odgadnąć. Co no wtedy masz mniej punktów. No ale tak samo jest za 5, jest taka sama liczba punktów. Że 5 nutek to jest jeden punkt i 7 nutek to też jest jeden punkt, prawda? Dobra. No i jakby to tylko głupi brałby 5 w tej sytuacji, bo po co, jak masz tyle samo punktów? No ale się licytujecie, nie? A, bo licytacja. No, licytacja jest. No dobrze, no widzisz. No i teraz rozumiem. To ma sens. I pierwszą piosenkę ja wam zagram na gitarze, bo mam gitarę online. Aha, ale tylko pierwsze. Kolejne to co, sami będziemy sobie grać? Nie, kolejne nutki to już mam nagrane. Dobra, zaczynajmy może. Czy grał na gitarze Maciej z Kawa Złoch? Nie. Aj. Hej Soko. Dobra. Wyznacza Kuba Piela, Wojciech Piela, bo wygrał ostatnio. Dobrze, no to ja bym poprosił może... Tak, żebyśmy się rozgrzali, to rebusy dla wszystkich. Rebusy. Proszę bardzo. W rebusach są piłkarze, którzy mieli ruch. Powiedziałem rebusa. Będziesz rebus. Absolutnie. Którzy mieli ruch w tym okienku transferowym. O. Jakub Białek? Nie. Co? On miał ruch w ruchu transferowym? To są piłkarze. A, to teraz dopiero wszystko. No, przepraszam, niedziela. Bartosz Kwiecień? Nie. Ja wiem, co to jest za pani po lewej, to jest pani Aleksandra Jakubowska, która była zamieszana w aferę Rywina. Tak, ona była domniemanie w GTW. W grupie trzymającej razem z Włodzimierzem Czarzastym. Tak. I oczywiście Lwem Trockim.
Chyba jeszcze Kwiatkowski tam był. Mógł być. Ale Lefrewi tylko był pośrednikiem. Lefrewi się spotkał z Michnikiem. Przychodzi Rywin do Michnika. Tak jest. Pink. Ostatnio oglądałem film na ten temat. Ja też. Profesora Antoniego Dudka. Ja też. A widziałeś, że nowy wypuścił? O Tadeuszu Mazowieckim. Nie widziałem. Widziałem, że jeszcze sprawa Olina chyba była. Jest, jest. Ale jaki jest rebus? Ja tak cię próbuję zagadać. To zerknę na egzaminie. No ja nie wiem wszystkiego, panie profesorze, ale ja wiem, że ta pani to była w tym, była tego. Jak w klubie. Jak w tym, w kabarecie, ale Austro-Węgry. Widzę, że kolega też klasyki, bardzo dobrze. Kolego dzwoniec. No, więc tak. Także tak. To nie wiem, może to jest jakiś Aleksander w takim razie, ale nie wiem, jaki Aleksander klub. Aleksander Buksa. Nie. On nie zmienił klubu chyba, to. Strzelałem. To wiem. Jest transfer. Albo jakiś Florencji? To jest transfer Polaka. Polaka, tak? Albo jakiś Jakub, ale no jaki Jakub w imieniu klub? Arak? Nie. Jakub nie Kiwior. Też nie zmienił. Nie, no Kiwior nie zmienił, ale może zmienić. Może, no. Ale populacje są codziennie. Jakub Bart. Nie, to niemożliwe. Jaki Bartkowski? Czemu to jest? Jakub Bartkowski. Dobrze. To są bratki? Są bratki. A to jest pani Jakubowska, oczywiście. No okej, okay. Super. Bo Bartkowski to jak Bartkowski, prawda? To niemalże to samo, tak. Tak. Dobrze, plus jeden dobrze, dla... Dobrze, dzisiaj czułka nie ma, bo już bym się bał w ciągu logicznego. Plus jeden dla Mateusza. Dzięki Malina, bo taką ksywę miał w pogoni Kuba. Wiedziałem, że mi jeszcze pomożesz. A jaka etymologia, możesz powiedzieć, czy nie? Tak. Bratek, Malina. A, to wszystko powiązane. Na treningu dwa razy wyszły mu super dośrodkowania, a generalnie raczej z nich nie słynął. Potem przyszedł mecz bodajże z Wartą Poznań i dał takie same i że daje maliny. I tak to najpierw było tak trochę przed tym meczem jeszcze tak pół żartem, pół serio. A później wyszło mu faktycznie, już było tak, okazało się, że rzeczywistość dogoniła. Czyli teraz w barwach Lechidać będzie musiał znowu solidnie popracować. Będzie musiał zapracować, żeby być malinem, bo pewnie będzie Bartkiem. Chociaż nie, będzie Barti, bo przecież w polskiej piłce wszyscy muszą mieć ksywy, które się kończą na i, nie? Barti, Wszoł i to musi być zawsze. Kapi, Bazdi. Tak, jest. Tak, dobra. No. To niech będzie... Bambi, Łukasz Pytański. Warto przypomnieć, że macie oczywiście rzut do kubełka raz na rundę, czy raz na cały quiz i bolika. O. Dobra, niech będzie dla Jakuba białka na rozgrzewkę po Katarze, off topic moda na sukces. Proszę bardzo. Nie oglądałem tego, przyznam się. Jak to? Nie kłam. A wiem, że był tam Rich. Z kim nie miał romansu? Brooke Logan nie miała. Ze swoim szwagrem. Ze swoim chrześniakiem, ze swoim zięciem, ze swoim prawnikiem. O cholera. To trudne pytanie. Chrześniak, zięć, szwagier, prawnik. Brooke Logan. Nie kojarzę tej pani. Taka blondyna, wiesz? Ja generalnie... Moja babcia oglądała, więc ja jak ją odwiedzałem, tak. To też. Moja babcia też ogląda. Generalnie z tego, co słyszałem, to jeden wielki sen Brooke to jest puenta całego serialu. A taka ciekawostka, dzisiaj trzech uczestników quizu ma nazwisko na P. A, wiecie, jak... Fajnie, nie? Co mówisz? Trzech uczestników quizu ma nazwisko na P. Dobra, strzelam, że szwagrem. Jeżeli prowadzący jest uczestnik. Tak. Ze szwagrem, panie prowadzący. Nie miała romansu ze szwagrem? Nie. Miała ze szwagrem romans, tak. Ze chrześniakiem nie miała. Chrześniakiem. A więc jednak. Ktoś się uchował, ale pewnie jeszcze trwa za 1000 odcinków, bo musi podrosnąć, faktycznie. Tracisz punkt. Bo tak, chrześniak to nie jest może aż tak długi serial, żeby chrześniak... Nie, jest długi, bo jakbyś zrobił ten, jak ja czasem gdzieś mi się mija, to już wyglądałem tak, jakby mieli zaraz umrzeć. A ja się zatrzymałem na tym, że wiesz, oni są jeszcze młodzi. Szkołę kończyli wtedy. No. Tak, ja kończyłem szkołę i oni byli w tym serialu. Nie skończyłem szkoły, już minęło 15 lat i oni dalej są w tym serialu. Ale ja to z mody na sukces to tylko czołówkę znam i Ridge'a Forrestera. Ridge Forrester. Więc możecie mnie wyznaczać, to ja będę tu polegał na tej konkurencji w ogóle sromotnie. Dobra, nie dam się, to jest podstęp. Nie takie. To teraz dla Szymona, jaka to melodia? Dobrze. I co, i jak? Nie, to nie jest dla wszystkich. A, to dla wszystkich? Mhm. A, to nie. To nie. Ja mogę cofnąć? Możesz cofnąć. To co? Cofam, to co cofnąłem. Cofam. To... Zobaczmy transfery wszechczasów na Szymona od góry. Ile godzin grał Baseku Diabate z Lechii w Lechii i nie strzelił gola? Można się pomylić o godzinę. Z Lechii w Lechii, to dobre.
Musimy tak pisać w tekstach. To jest ryb. To no, cytat. Tak, tak. To cytat. 7. A myślisz, że będzie słuchać gitarę? Mam taką głośną, że patrzę. 7 pewnie. Słychać, słychać. 7 godzin. Pod Tarnowem. Weź ten, weź, żeby było słuchać dla widzów, to po prostu tak, do głośnika, żeby zebrało i... No? Dziękujemy. Pod Tarnowem. Ile? 7. Źle. 16 godzin. Nie sądziłem, że tyle grał w ogóle. Sporo. Dobry snajper. Monster chyba nie strzelił w ogóle bramki. Żadnym razem. A to był ten, co wtedy w Nowym Dworze jakby partaczył. Ten sam. Ale dycha na plecach jest. Ależ to wyjazd. A to jest fajny dźwięk, jak ktoś źle odpowie, nie? Mhm. Tak, dobrze, ktoś odpowie? Masz jakiś przygotowany, czy tylko się nastawiasz czy? Na porażkę? Ktoś dobrze, to będzie tak. W sumie to ja nie widzę różnicy. Nie. Traci punkt, Szymon. Dobra, to teraz Wojtek. Martin Neiman, nie pamiętam, co to jest. Licytacja, a, to licytacja. Najwięcej wymieni. To nie, to tak nie będziemy się bawić. To dajmy, wybieramy selekcjonera dla Wojtka. A, to Boniek, ktoś powinien krzyknąć. U szeregu według najniższej średniej punktów na mecz do najwyższej. Gerard w Aston Villa, Petkowicz w Bordeaux, Mamrot w Jagiellonii, drugie podejście. Maciej Bartoszek w Wiśle Płock. Maciej Bartoszek, który wiele na to wskazuje, za tydzień będzie naszym gościem. O, w quizie? Tak. O, to polityczne tematy samorządowe muszą wjechać, bo to jest... No, a Maciej Bartoszek przegrał niestety. No przegrał, ale w naszych sercach. Ale jak zapytamy go o to. Ale jakbym był mieszkańcem Ciechocinka, ciechocinkowianinem, to bym zagłosował na nich. Ja też. Dobra, o to jest od najniższej, tak? Tak. Pierwszy ma być najniższy. Wydaje mi się, że Petkowicz w Bordeaux. Dobrze. No, jemu to tam bardzo słabo szło, tam jakieś nawet ostatnie miejsce chyba. Wyżej. Mamrot w Jagiellonii, drugie podejście. Źle. Aj. Dobra, to tak tylko strzelę już sobie poglądowo, to w no. takim razie dam Bartoszka Wiśle Płocka. Źle. Gerard? Gerard Aston Villa 1,18. Bartoszek sporo miał. No, też Mamrot 1,20, Bartoszek 1,27. No to, to nie sporo. No nie sporo, ale... miał poniżej punktu? Tak. 0, dużo tam wygrywa. Ja nie chciałbym tego Gerarda w kadrze pojawić. Ja też nie, bo to jest dla mnie postać zmiteologizowana, jak trzeba by go było kryptować. To jest takie jak tego... Mamy tak z poprzednią. Taki Cannavaro, Szewczenko. No wiesz, no jak dla kogoś, kto się zakochał w Liverpoolu... Jednak, ale chyba jednak nie, chyba Cannavaro i Szewczenko to niżej. Bo jest... jednak ten Gerard chociaż w tych Rangersach coś zrobił, wie. Ale mówi się, że ten Michael Billy mu tam robotę no tak, bo to jest no to prawda. Przynajmniej ktoś mu zrobił, bo takiemu Cannavaro to na razie nikt nic nie zrobił nigdzie. No Szewczenko też miał w Ukrainie dobre wyniki. Nie no, Gerard na pewno był... I tam się mówi ja tak, w sensie jak, uważam, że Gerard na pewno był lepszy niż Cannavaro. Ale czy Szewczenko, no to już nie wiem, no bo to jest takie samo, nie? Szewczenko też Tardelli robił mu wyniki, no i zrobił ten świerćfinał, nie? Więc nie, no ale ani jeden, ani drugi jakoś tak nie jestem przekonany. Wiecie, no to jest tak jakby na przykład no, dla kibiców Chelsea Lampard został, no też pewnie trochę nie chcieli, bo jak kogoś masz takiego bohatera z dzieciństwa, to... Ja mówię. Potem masz go obrażać na trybunach. Erfrenard. My jesteśmy... Albo ten Petkowicz nie byłby zły też, uważam, no ale to pewnie będzie probierz. Ja tak już się nastawiam na to od jakichś 2 tygodni. No. Dobra. To wracamy, kolejka... Tracisz punkt, przypominam, że można rzucać do kubeczka. A to se rzucę. To se rzuć, proszę. Dawaj, dawaj. Jak można. Prosimy muzykę. Pewnie nie dam rady, ale to prawda. Kto tu daje rady? Proszę bardzo. Pyk. Pyk, pyk, tak. To jest prawda. O, kozłne, o. Dobra. Aj, ale w tarczy było, od tarczy chciałem. A bo ty masz jakieś ubezpieczenie? Tak się udało ostatnio, przecież się robi. Na raty go spłacam cały czas. Ja to mi się tak udało przecież. Dobra, jeszcze raz szybki, prawda, tutaj, o. Najszybszy bieg mój w tym roku, słuchajcie. No rok jest krótki. Po! Ale... Zakręciło się dobrze. Ale było. Bardzo agresywnie. No, agresywnie. Ale było bliżej, jak rzuciłem agresywnie, niż spokojnie. To się robi tak, patrz, pyk. No brawo. Ja to zmontuję. Niestety. Ale za szybko się ucieszyli. Było blisko. To teraz Szymon, transfery zima. Transfery zima. Mamy to? Mamy to. Do jakiego zespołu trafił Aurelien Nguyamba? To proste. Do Jagiellonii Białystok. Tak jest.
Dobra. Wczoraj był ten transfer chyba. Wczoraj. No bez sensu, że to rzuciłeś. Wczoraj był? Wszystko jasne. Off topic, mowa na sukces dla Matiego. Jak nazywała się pierwsza miłość Ricka Forestera? Caroline Spencer, Brooke Logan, Miley Pantayo, Dishonored Piobot. Jak to było w Shreku? Trójkę wybierz, panie, trójkę. Nie, to łatwe, a. Ale to faktycznie brzmi jak miłość Ricka Forestera. Bez kitu. A. Tak jest, Caroline Spencer. Tragicznie zmarła w jakimś tam wypadku. Ale potem użyła przecież chyba. Nie pamiętam. Tak dalej jeszcze pili jej mózg. Ona później użyła, ona wróciła z martwy, chyba taka brunetka chyba. A Dishonored Piobot to która? Taylor używała. To była ta nigdy niespełniona. Pojawił się jako piłkarz, który miał trafić do Werderu Brema. W amerykańskiej wersji. Kibice mu poszli karierę. Można zażartować, że Rick Forester sięgnął po dziewczynę z 6. ligi. Najmniej nie z 10. I miała koronę na głowie. Dobrze, odpowiedział Mateusz, więc przyjmuję pałeczkę. To idziemy dalej w lewo dla Jacoba Białka. Niech to rozbędzie... Wybieramy selekcjonera. Kapitalna kategoria. Wybieramy selekcjonera. Ile głosów w drugiej turze wyborów mistrza Ciechocinka zdobył Maciej Bartoszek? 678-943-1217-18261. I mamy Bońka. Nie, no dobra. Jak dużym miastem może być Ciechocinek? To kiedyś była stolica Polski. To wiadomo. Gdzie? Kiedy? Stolica polskiej soli. Centrum, między Gniezdem a Centrum Życia Kulturalnego polskich emerytów. Myślę, że tam jest dużo osób, ale to są zwykle turyści, pensjonariusze. A oni nie mogą głosować. No właśnie, dlatego ich nie biorę pod uwagę. Chyba, że się burmistrz ten zgłoszą w odpowiednim czasie. A ja mogę głosować w Warszawie na prezydenta? Nie. Chyba nie. Całe szczęście. Od ilu tysięcy mieszkańców jest burmistrz? Nie wiem, od ilu tysięcy mieszkańców jest burmistrz. Aż sprawdzam. Ze stolicą. Żartowałem przecież. A z tobą to wiesz. To 18 tysięcy wydaje mi się za dużo. To by wygrał. Bo tak, no myślę, cały że... Cały chodzinek bym się... Myślę... Kurczę, w sumie nie wiem ile on tam, czy był tak łeb w łeb w tej drugiej turze, no ale... Dobra, C, 1217. Szymon? B, 943. Dobrze. Ach. 943, co niestety... Nie wystarczyło do zwycięstwa w drugiej turze, mimo że pierwszą wygrał trener Maciej Bartoszek. No i bardzo dobrze, być może, bo dzięki temu ma szansę wciąż Maciej Bartoszek na posadę selekcjonera. Ma szansę dzięki temu. A myślisz, że jakby był burmistrzem, to by nie miał? To takie łączenie posad burmistrza się chodzi z selekcjonerem kadry, to tak wygląda. Czekaj, najbardziej popularne... Nie łączyć sportu z polityką. Najbardziej popularne polskie powiedzenie, kawa nie wyklucza herbaty. Słuchaj, może wszystko się da. Szymon dostaje punkt. Kuba, słuchaj, ty mówisz tak? Nie łączmy sportu w polityką, tak? Z Kataru wróciłeś, tak? Przez żartobliwie to powiedziałem. Tak, Szymon dostaje punkt, bo odpowiedział na Bońka swojego, a Kuba Białek traci punkt. I Szymon wyznacza i zobaczmy klasyfikację może. Tak to wygląda. No, takie eleganckie te zdjęcia, żeś pobierał. To nie ja. To nie ty, a no tak, bo to nie ludzie. Nasza najlepsza... To wilcy. To wilki dobierają. Młode wilki. Wyznaczasz, Szymon? Dajmy Marcina Najmana. Proszę bardzo, licytacja to będzie. Za 2 punkty, przypominam. Jak najwięcej piłkarzy, którzy odeszli z Ekstraklasy w obecnym okienku transferowym. Źródło 90minut.pl. A jak po prostu rozwiązali kontrakt, to też? Ma być napisane tutaj. Ale gdzie? 90 minut. W której sekcji? 90 minut Pelman. Ale w której sekcji? Transfery odeszli. Jeden. Ja już jednego mam. Jejku, ja nie śledzę tak za bardzo i mam trochę dziurę w głowie. Gdzie się nawet pojawił? No i po co podpowiadam? Ja już więcej nie mam. A tak na razie jest takie jałowe to okienko w sumie. No. Nie, no ale to jest dla mnie kluczowe. Czy jak rozwiązał kontrakt, to też go mam brać pod uwagę. No jeśli jest napisany w najbliższym.pl. To będzie to nie jest dla mnie informacja. Podpowiem, że człowiek, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, rozwiązał kontrakt i jest napisany. O, to i dwóch. To jest cenna informacja. No ja dwóch. No to ja już wtedy ocieniam w ogóle się. Ale przynajmniej za pasywność mnie nie dźwigniesz. Tak. Ja dwóch. Dwóch po raz pierwszy.
dwóch po raz drugi. Panowie, no. Ja nie wiem, czy oni już to zrobili. Rocky to ogląda tam, gdzie jest i się śmieje. Nie ogląda w Tajlandii, teraz lata. Będzie oglądał akurat nas. On normalnie nie może na nas patrzeć, a teraz... Wiesz, on sparingi wszystkie ogląda. Na wakacjach w Tajlandii? Żona chce coś podwiedzać, on nie, teraz ruch chorzy. Felix debiutuje. Tak. Weronika, jesteśmy z tobą. Pozdrawiamy. Ale za to Rokieś teraz nas śmieje, więc jest coś na coś. No. Tak jest. Dwa po raz drugi. Panowie, to jest wstyd. Jesteśmy redakcją sportową. Jakbyś się z Premier League mnie zapytał, może wiedział. Dwa po raz trzeci sprzedany, to łasy. Start. Tylko powiem jeszcze pytanie, czy jak zakończył karierę, to on się liczy tutaj? Nie wiem, czy jest napisane. Dobra, Sorescu z Rakowa do Rumunii. To już jest oficjalnie? To potwierdzone? Tak, wczoraj albo przedwczoraj. Okay. No i Diabate. Nie ma Diabate. Nie ma, to Runie. Dobrze. A czemu Christian Clemens nie padł? Zapomniałem o Clemensie. Ale ten jedyny. Pamiętam o Runie. Soresku też odszedł. No sporo miał minęło wczoraj. Soresku, tak. A co, ty właśnie nie wiedziałem, że oficjalnie tak miał trzy. Chyba wczoraj miałeś ciekawy wieczór. Puterze. Graliśmy w grę planszową. W jaką? Rekiny biznesu polecam wszystkim. O. Ja też właśnie po programie lecę, bo wczoraj grałem swoich znajomych wsiąść do pociągu Europa, a teraz... O, dobry to jest. A teraz wsiąść do pociągu świat i grałem statki jeszcze. Jaka gra? Wsiąść do pociągu, polecam. I graliśmy też 5 sekund. Pamiętasz, jak się obraziłeś na nas kiedyś? Pamiętam. 5 sekund. Ale bo to za Ramadan, nie? Tak. Graliśmy w 5 sekund, Wojtek miał wymienić 3 rzeczy na literę R. Wynił Ramadan. Się obraził, że mu nie uznaliśmy. No, słuchajcie, ten Ramadan to już jest tak w polskim futbolu obecnym, tak co jakiś czas ten, jak Szybojew, jak był w Legii, jeszcze paru innych, Arifowicz, pamiętam kiedyś, Ensar taki, to tak wraca ten temat już z poprzednią. Daniacy to fajna gra, nie wiem, czy graliście też. Grałeś, tak, no. Ale rekiny biznesu, polecam wam, zajebiste. A ja nie polecam na przykład grać moją narzeczoną, bo ona wariuje. Teraz jak to ogląda, a każe jej obejrzeć. Sara, powiem całej Polsce, że jest nienormalna. Kiedyś jak kupiła mi koszulkę w Chorwacji, to w czasie gry zdenerwowała się, powiedziałem wszystkim, przecież to oszukujesz, bo oszukiwała, on powiedziała, zdejmij tę szmatę, kto ci ją dał. No, nie ma miękkiej gry z nią. Powiedziałem to całej Polsce, Sara. Może na jakąś niebieską linię zadzwoń, czy coś. Niebieskich kart w tym kraju jeszcze dostatkiem. Nie, było, czekaj, bo skończyło się na werbalnych... A nie lubię gier losowych, planszowych gier losowych. Chińczyk, bez sensu. No. Monopola chyba trochę też nie lubię. Lubię, no. Wylosujesz na Aleju Ujazdowskiej i wygrałeś grę Monopoly. No co to jest za gra? Tak jak w życiu trochę, no. Wiesz, wylosujesz dobrego sędziego w meczu, to wygrywasz. Tak jest. Mateusz dwa punkty dostał i wyznacza. Dobra, to może teraz... niech to będą rebusy. Zobaczmy, co dalej się dzieje. Na wszystkich, żebym już nie było. Rebusy. To są cały czas piłkarze, tak? Którzy... Andrzej Cyganiks. Tak jest, Andrzej Cyganiks. Bo Andrzej Duda i Jacek Cygan. Chciałem dać kogoś innego. Wojciecha Cygana mogłeś dać. A byłby za proste pewnie. No tak. No. To chciałem dać Adama Sławińskiego, a nie wiem, czy wszyscy by skupali. No, ja bym nie złapał. Adam Sławiński kiedyś, jak był gościem, były takie czasy, program Wysokich Lotów, to my mamy takie te belki, jak przedstawiamy gości właśnie a la skoczków i on miał flagę Rumunii. Koniec anegdoty. A dzisiaj jest program Wysokich Lotów, prawda? Jest, zapraszamy, jest. Wojtek będzie prowadził. Będę i opowiemy o tym, że wiatr może wiać bardzo mocno w Zakopanem, ale to nie o to chodzi. Tam Bigos, pan Roman robi najlepszy na świecie i to o to chodzi. Będziesz w dwóch miejscach jednocześnie, bo i quiz będzie leciał i... Co? Co? Ale to do odtworzenia jest zawsze. No. Co się burzysz tam? Sieć? Maćku! My nie jesteśmy telewizją na żywo. Siadaj na dupę. Że jak przegapisz... To jest amerykańska produkcja. Że jak przegapisz, to potem musisz... My nie jesteśmy, że potem jak przegapisz, to w programie to i owo musisz sprawdzać. O, druga 45, powtórka, to nie chcę włączać. Tylko se włączasz, kiedy chcesz. Tak jest. No, ale dzięki temu takie to i owo się sprzedaje. Owszem, nawet mój tata kupuje. Pozdrawiam serdecznie. Wyznacza Mateusz. Dobra, to teraz... czekaj... Chyba wy po dwa razy odpowiadaliście, a Wojtek jeszcze nie. To Wojtek,
Niech to będzie, znowu wybieramy selekcjonera, bo parszywa kategoria, więc no, spycham tak, na was. Tak, tak, bo to potem będzie, że dziennikarze się mądrzą. Mieli przynajmniej jeden klub, który prowadził Diego Simeone poza Atletico. A to akurat proste, bo to też polski. Tak, tak, jest mocny przebiło od razu. Możemy powiedzieć, że gdyby Diego Simeone został selekcjonerem kadry, to myślę, że definitywnie zamknięte wrota przed Błażejem Augustynem. Tak to na pewno trafiłby do tej kadry. A gdzie on teraz jest? Wieczysty, gdzie on teraz jest? Chyba tak. Bo Błażej Augustyn miał ze swojej perspektywy wątpliwą przyjemność współpracowania z Diego Simeone w barwach włoskiej Catanii. Tak. Takie. Czyli w mieście, w którym też kiedyś byłem na wymianie kulturowej za czasów swojej bytności w liceum. Tam niespecjalnie jest ekskluzywnie, no nie za ładnie akurat. No, powiem ci, że wiesz, jak jesteś w liceum, wiesz, z zimnej Polski, sobie lecisz w marcu do Catanii. Ząbek to wszędzie jest ładnie, tak? Nie, no tego nie powiem. Nie, tu kolego. Kolego. Słuchajcie. Uczciwie. Teraz na wszystkich tych stacjach na linii wołomińskiej, Kobyłka Osób, Wołomin, Zielonka, będzie takie zdjęcie na tych janiach. Wanted, 150 tysięcy dolarów amerykańskich i jeszcze nie pokażę. Ja nie jeżdżę tamtędy spokojnie. Nie, dlatego się odważyłem rzucić. Nie, no jest w porządku, a tym bardziej jak ten, pójdzie się do sklepu i widzisz te, tak jak są w Polsce takie soczki Dodoni ze słomką, to oni tak samo mają tam wino białe, nie? Ja się znałem, czy to też dzieciom rozdają soczki Dodoni czy co, ale pamiętam, że to był dla mnie taki trochę szok kulturowy, bo tam byłem na takim niedzielnym obiedzie z włoską rodziną, bo tam przyjechał dziadek, tam ojciec chrzestny, no tam padre i padrino i tak dalej. No i ten se tam dziadek normalnie do obiadku, wiecie, dwie lampeczki wina walną, wsiadł w samochód, pojechał i tak nikt mu nic nie powiedział. To wiecie, w Polsce jednak mimo wszystko cały czas to tak wywołuje trochę szok, a tam we Włoszech to oni chyba to wino to po prostu traktują jako taki aperitif. A na Sycylii? Nie ma nikt problemu, żeby tam po dwóch lampkach sobie potem przyurać. A na Sycylii na przykład dalej twierdzą, że nie ma mafii, nie? Tam się, jak się powie, że jest mafia, to mówią, nie ma w ogóle, jeśli już to ludzie honoru, a nie ma mafii, nie? I to no. Autentyczna historia, na przykład chyba Paweł Dawidowicz mi też opowiadał, że jak grał w Palermo, no to że po pierwsze wylądował, słuchajcie, i pierwsze co jadąc z lotniska, a gość mu mówi, a to był tam łamanym angielskim chyba, bo on się nie znał włoskiego Paweł, no to był ten zamach sławny zamach, bo w 92 roku w Palermo wysadzono prokuratora, który walczył z mafią, nie? I on mówi, tu się wydarzyło i to w ogóle do 92 chyba drugiego roku we włoskim prawie nie było sformułowania w ogóle mafia czy coś takiego, nie? Że oni nie wiedzieli nawet jak. Ale mimo tego, że już parę lat się nie uczę włoskiego i sporo pozapominałem, to są Fafanculo, wiesz co to Fafanculo, ale też i Finocchio, ale dwa sformułowania zapamiętałem z tamtego wyjazdu. Pierwsze to jest etardi, czyli że jest późno, bo dwa razy zaspałem na zbiórkę i mamma włoska mnie budziła tymi słowami, Wojtek etardi. A druga rzecz to jest troppo lontano, czyli że zbyt daleko, bo Włosi są tak rozlaźli, że jak na przykład się ich zapytasz, gdzie jest najbliższy sklep, oni powiedzą, że no to w tamtym kierunku, ale to nie idźcie, bo to tam troppo lontano, z daleka, a potem się okazuje, że ta ulica jest na przykład dwie przecznice dalej. Wystarczy dwie minuty. Który to był rok? 2014. To cię jeszcze nie znałem wtedy. No, mroczne czasy, ale jednak czas. Pobyt w Catanii mi trochę rozjaśnił. Dobra, wyznaczasz. Okej, okay. Dobrze, to ja bym poprosił z może Szymonem, byśmy wzięli, bo to jest, czekaj, jest jakiś tu pojedynek, czy nie? Nie ma, okej, myślałem, że jest. No to jak nie ma pojedynka, to pojedynku to... Jak wezmę jaka to melodia, to wszyscy licytujemy po ilu nutkach, tak? Tak, zaczyna się od 7. No to jaka to melodia? Bawmy się. To na piosenka stadionowa. 7. 6. 6 po raz pierwszy. 5. 5 po raz pierwszy. Trzeba wziąć pod uwagę, że będzie na gitarze grane. A traci się ile punktów? Jak po 5? Tenor? Traci się zawsze jeden punkt. Zawsze jeden, tak? Okej. Okay. Widać, ale widziałem po twojej minie, że chyba nie. Nie, że ta decyzja znowu nie ta teraz. W tym momencie, nie? Ile się traci? Czyli no, ile tu powiem? No. Zawsze jeden. Zawsze jeden. Prezydent jest wiecznie live. Zawsze. Pięć po raz pierwszy. Pięć po raz drugi. Panowie, no! Będę musiał aż 5 nut zagrać. To nie da rady. Tylko dlatego, dlatego nikt nie licytuje. Chcemy sprawdzić twoje umiejętności po prostu. Tak.
Już to pierwsza, jeszcze cztery. W takim tempie mieszkam? Nie, pięć po raz drugi. Pięć po raz trzeci. Muszę to policzyć. Osiem. Dwa. Wrąbałem. Cztery, pięć. Dobra, gotowy? No. Czemu się zawiesił? Teraz. Słuchaj. Pięć nut. Co jest? To co jest, no? To brzmi jak Lulaj, że Jezuniu, ale to chyba nie to. Czekaj, jeszcze raz ci zagram, bo się zestresowałem. Mi się wydaje, że 7 nut to będzie tak za mało. To pierwszy powie 7 i się skończy licytacja. To będzie... A wy nie przemyślałeś tej kategorii? Jak nie? Tak było, jaka to melodia, że on tak grał. No dobra, ale... Jeszcze raz. Słuchaj, jeszcze raz. Nie wiem. No, polskie kolędy Krzysztof Krawczyk 2013. No. Masz podpowiedź na piosenkę stadionową. No wiem, no myślę o piosenkach stadionowych, ale tak żadna mi nie przychodzi do głowy. Ale każda może być piosenką stadionową. Ja pamiętam, jak kibice Legii zrobili ten protest kiedyś na meczu z Wisłą i tam Irena Santor potrafili skandować. Ty, to jest to? Tylko nie znam. A to ma tytuł? To jest to? Nie wiem. Ja nie znam tego tytułu. Nie powiem, nie znam tytułu. Ktoś to Bońka, czy nie? A to można tak w trakcie? Podjął decyzję właśnie, że można. Dobrze. To leci tak całość, patrz. No, tak, to dobrze. Wiedziałem, że nie znam armii. Nie znam tytułu, ale dobrze. Tracisz punkt. No tracę. No. Też nie znam tytułu, więc... Nie przygotowałem się z muzyki, nie uprzedzałeś. Pała. Ale ja mam dzisiaj numerach. Dzisiaj, który jest 15, to ja mam w dzienniku 15. Wyznaczasz dalej. Nie, Wojtek wyznacza. Wojtek? Wojtek wziął jakie te melodie. A, okej. Okay. No to... Mogę ja wyznaczać? A nie Kuba wyznacza, ale nie może na siebie. A, no to kolejna zmiana reguł. Okej. Ale to już ja przyszedłem. A można zobaczyć klasyfikację? Można. To nie, weź na siebie. Nie wiem, czy będę gonił, czy już pogodzę z porażką, ale dobra, damy Matiemu moda na sukces. Proszę bardzo. Moda na sukces, odcinek trzeci. Niestety realizator zasłabł. Wodę mój może. Jest. Ile razy żenił się Rick Forrester? Raz, 8, 15, 21. Rick Forrester to jest zwany Ridgem, tak? To jest ten chyba. Rick, to inny? Na pewno raz, no przecież to w tym serialu to wszyscy byli tacy. Ale który to był Rick Forrester? Przywiązanie. Nie pamiętam, który to był Rick? No, ojciec. A. Mi się wydaje, że tam w każdym odcinku się ktoś żenił. Jako ojciec to raz. Źle. 8? 15 razy z trzema różnymi kobietami. Ale to tak po kolei? Z tą pierwszą, z tą drugą, z tą trzecią i potem... Z tą pierwszą, z tą drugą. Tego nie wiem. No nic, no bo nie przewidziałem, że mu się chciało tyle razy. No dobra, to teraz dalej Kuba. Ja tracę punkt. Tak, damy Szymonowi. Co to jest? Transfery wszechczasów. Atakują. Siłownia. Kurwa, odkąd? Siłownia już w Kuzie raz była. Niedzielę, siłownia. I gdzie gra, do kogo to jest? O. Właśnie, do kogo to jest? Do Szymona. Na mnie. Tak, gdzie gra teraz Dishon Theobald, były piłkarz Korony? Concord Rangers, Kingstonian FC, Tonbridge, Arsenal. Kurde, chyba wiem. Nie wiem, czy nie wziąć Bońka. A to jest ten? Ale nie. Arsenal Kijów? Nie, Arsenal Londyn. Arsenal Saran. Londyn. Nie, Arsenal. Co skaczał? Znaczy to z wczoraj pokazują. A Wojtek, a powiedz mi, dlaczego w ten weekend za Okopanem jest teraz drużynówka, raz Puchar Świata? No bo tak sobie ustalili, no to chyba nie jest nic dziwnego, no konkursy drużynowe się odbywają. A zawsze były dwa razy drużynówka, czy dwa razy indywidualne i raz drużynówka?
Kiedy tak było? Zawsze. Tak? Zawsze były konkursy dwa indywidualne. Tak Paweł, to ja o czymś nie wiem, to ja, nie, ale tak, to ja w zeszłym roku nie byłem na pucharze w Zakopanem, tylko chyba... Już nawet kiedyś się śpiewało, ale niedziela będzie dla nas. No śpiewało się, no bo jak Polak wygra indywidualny, to jest dla nas. Adam Małysz, nie pamiętasz, jak z Hanawaldem wygrał w 2002? Pamiętam. No, to w niedzielę było. A w sobotę też grali. W sobotę wtedy wygrał kto inny. Nie wiem, czy nie Hołtamek, już nie pamiętam. W każdym razie Hanawald wtedy też Czyli były dwa indywidualne. Ten, pamiętam, że w sobotę wtedy też Hanawald przegrał chyba o 1/10, bo Włodzimierz Szanowicz, który to komentował w niedzielę, ależ ma Hanawald pecha, przegrywa drugi konkurs. Ale nie pamiętam, no, chyba z Hołtamekiem, ale to tak małego pasa bym sobie nie dołuczyć. Jaka odpowiedź jest, Szymonie? C. Strzelam. A ty wziąłeś Bońka? Nie, nie wziąłem w końcu. Jest to zła odpowiedź, ponieważ B? Dishon Theobald gra w Concord Rangers. A, to dobrze, nie wziąłem. Dobrze. Jak Glasgow Rangers. Tak jest, bardzo dobry zespół, szósta liga angielska. Czyli w menadżerze jest grywalny. Tak jest. Bo do szóstej. Wyznacza Kuba dalej? Tak. Tak, Wojtkowi dam no, modę na sukces także. No, to chyba ostatnie, co? Czwarty. Tak jest. Tak. Myślałem, że uniknę. Ale to na nos będę. Rich Forrester został uznany za zmarłego po wpadnięciu do rozpalonego pieca. Kilka odcinków później okazało się, że jednakże Forrester przeżył, gdyż nie wpadł do pieca, tylko do studni. Do komory na popiół i przez kilka dni był nieprzytomny. Pieca, ale wyłączonego, wyjechał i nikomu nie powiedział. Tam grubo było. Ale to jest wszystko możliwe, nie? To jest taka polska Emelina. Może to B. Tak brzmi rozsądnie to. A w tym serialu nie chodzi o rozsądek. No właśnie, wiem, ale ja jakoś tak tu odpowiem na przekór rozsądnie. B? B. Dobrze. O, była to komora na popiół. Szymona, to już skrytykowałeś. Aj, no. To jest bardzo rozsądny życiowy serial, tak? Tak. Każdy tak. Kto nigdy nie wpadł do komory na popiół, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak. No. O, nieprzytomny. To, że akurat wpadł nieprzytomny, to jest bardzo rozsądne. No. Może każdy wpaść. Każdy może przy upadku stać się nieprzytomny. No przecież... ja na przykład wpadłem na rozpalony piec, ale nie uznali mnie za zmarłego. Ale miałem bliznę. Gdzie masz jeszcze? Ja już chyba nie mam. Okej, okay. To dobrze. Nie mam. To ważne, to dobrze, Kuba, bo się martwiłem. Jesteśmy na dobrej drodze. Uzdrawiamy Polaków. Dobrze. Tak. Transfery wszechczasów. Mateusz Janiech. Co to za gość? Jest dobry gość. Konrado Moreno. Właśnie, może Konrado Moreno chce się dostać do studia i odbić od ściany. Podejrzewam, wygląda mi po... Ale... Wiesz, Kuba? Myślę, że nie. Z Wyrony Kielce, ale... Co? Nie wiem. Bo powiedziałeś, że to jest dobry gość, więc myślałem, że wiesz. Nie, widać od razu, że dobry gość. Typowy scout polskiego klubu. Wygląda na dobrego gościa, bierzemy go. Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc, więc muszę jakoś strzelić, ale... Dishon Theobald. Christian Clement. Albo Diabate. Nie mam... Mi wygląda na jakiegoś Włocha. Włocha? Dobra, czekaj. Diabate. Nie mam pojęcia, kto to jest. No, to jest na pewno Diabate. Andrzej Lioj. O kurde. Mówiłem, nie? Z Korony. On grał w River Plate, tak? To ten? Coś pomyliło. Grał? Chyba tak. Nie. A to dziwne, że go nie skojarzyłem w ogóle. Ale kojarzyłem, że z Korony zostawiłeś za dużo... Kuba musi oddać akredytację. Natomiast wiele mi to nie pomogło. To prawda. Bardziej szukałem w ogóle jakiegoś... Rosario Central grał. A, okej. 13 meczów w Koronie, żadnej bramki, żadnej asysty, także dobry gość. Mówiłem, że dobry gość. Dobry. No. Fajny gość. Fajny gość. Co wyznacza? Ja. Lubię Wojtek. A mogę zobaczyć klasyfikację? Możesz, pewnie. A, bardzo chętnie. Kurde, to tu można coś... Można podgonić tego chłopa jeszcze. Można atakować. Dobra, to ja wezmę na siebie coś teraz. Wezmę na siebie... A ten, wybiorę selekcjonera, proszę. Proszę bardzo. Jeśli są jeszcze. Jak nazywa się utalentowany trener z Drawska Pomorskiego, który ma 45 lat i mógł wziąć reprezentację Polski? On był wymieniany ostatnio wśród tych jakichś paru absurdalnych nazwisk, które padły, czy nie? A, dobra, wiem.
To jest twój ulubiony trener. Mariusz Rumak. Tak jest! To jest Mariusz Rumak. I co tak reagujesz skromnie, czy byłby wyjadny? Na pewno był. Ty, Paweł, w jakimś dyskursie publicznym pewno gdzieś musiałeś umieścić. Tak, Mariusz Rumak, zwłaszcza, że on ma doświadczenie selekcjonerskie, tak? Tak jest. Prowadził kadrę młodzieżową z sukcesami. Sukcesami. Wygrał chyba mecz. Wyznaczasz, dostajesz punkt. Tak. No to teraz Mateusz Janiak. Zobaczymy, czy się zbliżymy. I ja bym dla Mateusza proponował transfery zima 22-23. Zobaczymy, czy jest ekstraklasowiczem. Zobaczmy. Jak naprawdę nazywa się Nono z Korony Kielce? Ruben Marquez Nonano, Mario Nonino Serter, David Gonzalez Plata, Marquez Caramba. To odpowiedzi D dzisiaj to są takie akurat, jakieś już chyba wymyślane. Akurat tego transferu nie widziałem w ogóle. Słyszałeś o transferze Nono? Nie, nie, akurat nie. No dobra, ale myślę, że możemy D. O dziwo skreślić. A poza tym, kto robisz? B. Mario Nonino Serter. B? B. Źle. David Gonzalez Plata. Aj. Aj. I traci punkt i chyba już tylko przewaga jest jednego punktu. No więc, żeby teraz tak troszkę wystudzić sytuację, to Marcin Najman, więc powalczmy wszyscy. Jak najwięcej postaci z ojcem Mateusza? 4. O cholera. Nie, to jest ustawione wszystko. Ja ich kojarzę z twarzy, ale nie kojarzę ich, jak się nazywają. No. Ja na pewno nie dam rady 5. Kurde, też mam 4 już. 4 po raz pierwszy. 5. 6. Kurde. Przypomniałem się, jak się gosposia tak, nazywała. A to muszę tak konkretnie każdego z imienia i nazwiska, czy mogę tak na przykład, nie wiem, po aktorach, który... Nie no, po aktorach to też można, ja też umiem. Tam każdy gra już praktycznie. No, no dobra, to jakoś tak będziemy ustalać. Bo mam kilka. Nie musisz wejść jak na nazwisko Mateusz na przykład, ale... Ale wiem właśnie. No. Bo on się tam często przedstawiał gdzieś, jak tak przychodził do kogoś. Ja nie wiem, na przykład. Jak Żmijewski. Piotr Mateusz Żmijewski. Właśnie tak przychodził do kogoś tak niby w odwiedziny, tak, wiadomo, wyniuchać. No i zawsze się przedstawiał, ksiądz Mateusz Żmijewski. To jest naprawdę niebezpiecznie w tym Sadobierzu, to jest województwo świętokrzyskie, więc co nieco wiem. Nie, no to... Kiedyś jak kręcili ten serial, już abstrahując od tych zabójstw, że tam co tydzień nowe zabójstwo, jak kręcili ten serial, to ktoś podwędził ojcu Mateuszowi Żmijewskiemu rower. Nie, no, trzeba było przerwać plan zdjęcia, bo nie ma roweru. Nie chcesz chyba mi mówić, że te wszystkie historie są wymyślone. To nie, naprawdę. Oczywiście, że 6 po raz pierwszy. 6 po raz drugi. No, ksywami to nie dam rady. 6 po raz trzeci, sprzedane czas start. Ksiądz Mateusz Żmigrodzki. No tak, gospodyni jego Natalia z Kinga Price'em grała. No to nie mów, kto grał, bo to nie pomoże. No, ale wiesz, był ten. Orest Morzejko. Ten był, no. Mieczysław Nocul. Ten był, no. Gibalski. I szósty. Tam nie było więcej postaci. No i ten. No i żona tego Nocula na przykład. No, ale jak się nazywała? Imię. Imię. I tam z tym imieniem. Paruzel. Paruzel, tak no. Jest. Paruzel, ona się nazywała Paruzel Nocul. Rzutem na paruzelowym plus 2 punkty i mam. A jak się nazywał lidera? ten Muchacz tam, który był jakimś konserwatorem u ojca Mateusza na plebanii? Ten, co go grał Eryk Lubos? No. On kiedyś wiedziałem, ale wypadło mi z głowy. Ja sprawdzę. Jakoś tam się, no tak samo jak chciałem, wiesz, że, bo na przykład pewnie tam to imię gdzieś mogło padać, no ale biskupa grał Sławomir Orzechowski. No tak, no Tamara Arciu grała przy Pluskwa. Pluskwa, a no chciałem powiedzieć Osa, ale mówię nie. A Tamara Osa to ta, prezydent, burmistrza Sandomierza, no. Potem Orest Morzejko miał z nią roman. Tak, tak. No. Wyznaczasz. Dobra, ale Paruzelem się wyratowałem. Najlepszą postacią i tak jest babcia. Nie wiem, czy oglądaliście przeróbkę na YouTube GTA Sandomierz. Nie. To polecam. Nie miałem jeszcze tej przyjemności, nie wiem jak to. To zniszczy ci głowę. Naprawdę polecam. I babcia odgrywa tam kultową postać.
No dobra, już wiem, jak spędzę dzisiejszy wieczór. No dobra, zobaczmy klasyfikację sobie jeszcze, jak to wszystko wygląda. No dobra, to Kubę Białka albo spróbujemy uratować, albo się pogrąży. Zatopić. Albo się pogrąży w komorze z popiołem. Także Kuba Białek i transfery wszechczasów. Kto to jest? No to nie jest dobry gość. Widać, w oczach tam już jest szaleństwo. Ojeju, jeju. Co to jest za klub w ogóle? Jakieś czerwone koszulki. Wygląda jakiś Krzyżostrowiec, coś takiego. Nie no, Krzyżostrowiec to miał pomarańczowe koszulki. Pomarańczowo-czarni, hutnicza tak. Krew. No to właśnie może być. Bo tak, a nie czerwone chrobry, bardziej nie to jest? Chrobry. A może to z Liverpoolu ktoś jest? Manchester United. To jest Gerrard, jak było. Ja bym powiedział tak. Diabate. Co tam się w oczach dzieje? To są takie płomyki. Kurwiki. Tak po prostu tak się lgnie do gry. Jak Beger. Jerzy Brzęczek by tam dostrzegł ogień w oczach. Tak? Brzęczek zdjęcie robił. Cholera, no nie wiem, kto to jest. No ale to jest... Wygląda jak trzeci z braci Bartczaków. Ale przyznajcie, że to, co robi Shakira i Piqué, to dzieci nada. Tak. Mhm. On teraz zmienił sobie, przyjechał, jest filmik, jak przyjechał Twingo na parking. I podpisał umowę sponsorską z Casio. Tak. Serio? Tak. Ale odpowiedź Casio była zabawna. A nie, to Gerrard tak nadspał. Że bateria ich zegarków trzyma dłużej niż związek Shakiri i Piqué. To jest real-time marketing. Top. Zibi top. Top. Najlepsze z tym wszystkim to, że matka Piqué nawet ciśnie Piqué, więc... No kto ma cisnąć jak matka? Ona ma prawo, przecież wychowywała go. To ona może. Wojtek jest taki smutny. Na pewno powiedziała... wygląda turniej 4 skoczni 96 roku. Właśnie wjeżdża młody Adam Małysz, talentowany. Ciekawe, czy z niego coś... Przed chwilą upadł Wojciech Skupie. Ciekawe, czy z niego coś będzie. A Krystian Długopolski czeka już na belce. Krystian Długopolski w jednym z gimnazjów zakopiańskich. Wcześniej jeszcze wtedy nie było, to Buzek wprowadził. No to w jednym... Myślę, kogo mogłeś dać, czekaj. Takim kluczem Mind Games pójdę, bo inaczej nie wymyślę nic. Nie wiem, Petar Mamić. Nie. Strzelam, nie wiem. Haris Mamić. Jeronimo Kaciabue. Jeronimo Kaciabue? Tak? To jest stare zdjęcie. No właśnie stare zdjęcie, no stary. No ale co, że stare zdjęcie? To skąd ja mam wiedzieć, jak wygląda Jeronimo Kaciabue, jak był młody. Jak wciąż jest trochę starszy niż wtedy. Ale jest jak Szymon Marciniak teraz. Tak jest. Nie ma. Państwo, tutaj się rozpasa. Jakie stare zdjęcie? Rumun zaczyna skoki. Wyznacza ty? Tak. No to wyznacza. Dobra. No to weźmy te rebusy dla wszystkich. Rebusy, proszę bardzo. Maksymilian Pingot. Tak jest! O. To jest Maksymilian Pingot, Maksymilian Maria Kolbe, tak? Dobrze powiedziałem, Wojtek? Tak. I w pingla. I ping-pong. I w pingla zagrają. Dawno nie grałem w pingla. Ja też nie. Dobry jesteś w pingla? Bardzo słaby. No i badmintona jest dobry. Pewnie. Już mnie rozkojarzył. Dobra, mamy, co my jeszcze mamy w ogóle, pewnie transfery zimy jeszcze jakieś są, tak? Chyba tak. To dla Szymona. Z jakiego kraju pochodzi Gianfranco Sarmiento, nowy piłkarz Radomiaka? Portugalia, Hiszpania, Kolumbia, Argentyna. To tam i ja zabrakło przy B? Przecież z trzeciej ligi, nie? Chyba. Kończyły mi się impulsy, wiesz? Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Nie wiem tego. Więc strzelę w Portugalię. Nie. Kolumbia. To jest w ogóle niesamowite, bo Radomiak, nawet jak ściąga gościa z Pogonia Grodzisk, po Spogoni Grodzisk Mazowieckie, to jest Kolumbijczyk. To jest niesamowite, ale to nie jest dobra odpowiedź. Więc otracisz punkt i wyznacza dalej Biela Wojtek. Transfery wszechczasów Mateusz Janiech. Zobacz, nie ma. Nie ma, na szczęście, uff. Nie ma już? Co zostało? A co zostało w takim razie? Transfery zima. Przepraszam, że ziewnąłem, natomiast nagrywałem ten quiz o 9 rano. No to transfery 20 do 23. Potem już będziemy się bawić dla wszystkich. No to za gość, to odszedł z ligi.
No i podpowiedź masz, chłopie, widzisz? Zimą. Zimą, zimą. A to jest pytanie takie pod refleksję? Mamy ocenić jego postawę? Kimże jest człowiek? Kimże jest człowiek, który odchodzi z ligi, tak. Człowieku, ty nie masz honoru. Odpowiedź, nikczemnik. Nikczemnik. Polać ci? Nie ma, ty masz jeszcze. Nie mam jeszcze. Polej dam. Polej dalej. A kto się w górę rodził? Ma wstać! Ma wstać. Kojarzę tę twarz, ale skąd? Dzięki. Ktoś z was jest ze stycznia? Ja. A którego masz? Szóstego, jeszcze nie. A, to wszystko dobrego. Wszystko najlepszego. Dziękuję. Jesteś czwartym królem. Mi też polej. Ty masz. Nie, mało mam. A nie było na Facebooku napisane, że masz urodziny? Ja nie wiem. Może nie mam Facebooka. Bo nie masz znajomych. No z kim ja gadam od roku? Może z jakąś Barbarą spod Białegostoku. Ja go kojarzę z twarzy, ale to jest stare zdjęcie też, tylko. To jest Grzegorz Krychowiak, zanim zapuścił włosy. Czekaj, jakie mamy kluby w Ekstraklasie? Raków? Nie jest chyba Soresku. Legia. Mogę ci podpowiedzieć, trafił do zespołu Arges Pitești. Arges Pitești? Arges Pitești. A z tego Arges nie przyszedł ktoś teraz do Ekstraklasy? Obrońca, nowy obrońca Radomiaka? Ten Mito? Tak, Mike Cestor. O. Przyszedł do Radomiaka z Argesu Pitești. No. A w drugą stronę powędrował ten pan. Ten pan. W tym Argesie Pitești to ruch jak na centralnym. Kojarzy mi się ta twarz, ale kto to jest? Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. To i tak jest zdjęcie sprzed 10 lat na bank. Tak, ale... ale... W legitymacji szkolnej tak, tak miał. Tak, tak. Nie, nie, nie trafię w tego. Dobra, nie wiem. Iwan Runie. Nie, Runie inaczej. Baseku diabat. A najgorsze, bo przynajmniej jak był ten poprzedni, to nie miałem żadnego nawet, żadnej nadziei, że cokolwiek wiem, ale tego twarz kojarzę. Ale chyba go nie trafię. No. Dobra, to niech będzie Marko Szulek, czy Szulek, czy jakoś. Źle. Marko Szuler? Nie. Mario Zebić. To tak też jak z Korony, no. Tak do końca nie mogę sobie przypomnieć, czy to on. Dobry gość, dobry grajcer. No. Też rzucam. To wyznacza? Ja, ale rzucam. Zrzucam. Rzucam. Rzuć, to pewnie, chodź. Zróbmy show. Zróbmy dziś prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiad. Chłopie. Dziewczyna, zobacz, jak ty rzucasz, to... To mnie rzuci. Do kosza. Co ty? Anemia jakoś... Nie, to szkoda dawać jeść. Szkoda dawać jeść, tak jest. Wychodzę. Jan Habdas dobrze skoczył, jest pierwszy. 29 metrów. Lepiej by mi wyszedł kopo. Skaczą jednak? Skaczą i to kurde tak sprawnie widzę, że to było. Skończą no, zanim Wojtek dalej. Dobra. Wojtek, to Najman. To Najman. To jest już dla wszystkich. To Najman. Jak najwięcej agentów piłkarskich? Trzech. Dobra. Ale agent czy agencja? Może mogę wymienić z jednej agencji pięciu agentów? Żyjących czy tak. Dobra. Siedmiu. I takich, i takich. To ja pasek, ten siedmiu, to jest jakiś chory wszystko. Ośmiu. Dziewięciu. Kurde. No właśnie, to jest właśnie ten brudny świat. Agenci, wymuszenia, poznasz smak gangsterski, tak? Haracze, wymuszenia. Ile jest? Dziewięciu. Dziewięciu po raz pierwszy. Dziewięciu po raz... Drugi i dziewięciu po raz trzeci
Sprzedane. Wygrywa Jakub Bek, tak? A polskich czy zagranicznych też mogę? Takich i takich. Dobra. 3-4. Pini Zahavi. Wojtek, teraz. Jorge Mendes. Jorge Mendes. Mendes. Mariusz Piekarski, Jarosław Kołakowski, Tomasz Magdziarz, Daniel Weber, nie wiem, Szymon Pacanowski, Przemysław Erdman, Patryk Adamik. Dobrze. Mogliście bardziej... Patryk Adamiak? Adamik. Jeszcze Bartłomiej Bolek, ja Mino Raiola. Ja miałem takiego kolegę. Mino Raiola nie żyje. Nie wiesz. Ale można. A, no pytałem. Cezary Kucharski. Martin Balcer. O. Mówię, tak, że tak. Maciej Gałat. Oktawian Moraru się liczy? Oktawian Moraru. On jest dobry agent, ale... Maciej Gałat to za trzech. Prężny menadżer. Plus 2 punkty dla Kuby i zobaczmy klasyfikację. Będą szarże. Jeszcze... Pamiętacie, że jaka to melodia, tu może się wszystko wydać. Jeszcze jest Najman jeden, tak? Tak. No to Najman. A nie, w sumie... Kuba. A, Kuba, dobra. No to Kuba. No to Najman. No, dziękuję ci bardzo. Jak najwięcej na tydzień? 3-4. 5-6. 7-8. Pokaż piłeczkę. A czy na przykład to, co się na stół nakłada, to też są naczynia kuchenne? Tak. To ile powiedziałeś? 8? 8. To 9. 10. Ojejku. Szymon Gastronomika kończył. Poprawię sobie mikrofon. A co mam zrobić? Tak? Dobra. Dobra, spasuję. Ile jest? 10. 10 po raz pierwszy. 10 po raz drugi. Aczkolwiek dobra, 11 tam. A, dobra, niech będzie. 12. To pas. 12 po raz pierwszy. Wy rozumiem, panowie, nie macie kuchni w swoim. 12 po raz trzeci. Jak Wojciech Hale nie ma lodówki, to ja mogę nie mieć kuchni. Sprzedany czas, start. Nie wiem, Warzonchew. Kto? Co? Warzonchew. Co? Co? No Warzonchew. Co? Co, kurwa? No sprawdź sobie, że coś takiego. Warzonchew? No Warzonchew. Po polsku jest? Dobra, idźmy dalej. Widelec. No. Łyżka. Nóż. Ale to nie naczynia. Łyżeczka. To jest naczynia. Garnek, łok, patelnia, talerz, miska, 12 mam, tak? Talerz, miska. Ale to jeszcze dwie wymień, bo ten warzonkiew to tak warzonkowo. Filiżanka, szklanka, dodatkowo lampka do wina. Za tą lampkę, za to, że się tak popisujesz, ja mu odjął punkt. No ale jak to się pisze? Duża łyżka kucharka, zwykle drewniana. No tak. Warzonchew? No. Jak to się pisze? Przez to przykłady użycia. Warzonchew. Tłumaczyła, że zupa jej nie wyszła, bo zgubiła swoją szczęśliwą warzonchew. Kopiść. No to się różnie mówi generalnie. Dobra, ci uznam, ale to tak, bo się lubimy. Plus dwa. Wyznaczasz. No to co, no jaka to melodia? Jeszcze rebusy zostały, tak? Jeden rebus. No. Znana piosenka Ognisko. 7. Gnoj. Ale spokojnie. Nie, i tak nie zgadzam. Ale teraz jest zmiana instrumentu, więc... Ale on dalej wygrywał. To nie jest, że nagle Jimi Hendrix tam zgrywał. 7. 6. Na piosenkę ogniskowa. Dawno na ognisku nie byłem. Dobra, niech próbuję. 6? Tak. To gramy. 3-4. Kuźwa. Czas start. Wina dajcie. Nie. A mogę strzelić? Możesz. Hej Sokoły. Hej Sokoły. Hej Sokoły. Minus punkt. Chciałem Bońka powiedzieć, ale byłem przekonany, że będziesz wiedział. Dobra, trudno. Teraz ty wyznaczasz. To no melodia dalej. 7. 6. A pokażcie. Najpierw podpowiem. 7. Nie no dobra, jak zostajemy przy tym, to może być 6. Szymon 5, tak?
Prosta, jak to, jaka tam była piosenka? Karaoke. No. Pięć po raz pierwszy, pięć po raz... Oła. A kto powiedział pięć? Ty. Nie, ja sześć. Sześć, proszę. No już, dziękuję. Ten to przecież oszukuje. Dobra, pięć. Bawmy się. Pięć po raz pierwszy. Cztery. Pięć po raz do cztery. O, idziemy na dwa punkty. A co? Przegrać to z wysokiego konia. Opłaca się ryzykować, bo zawsze się traci jeden. No właśnie, traci się jeden. To jest clue. Ty musisz, ty musisz to przewieźć też, powiedz. Ale uznajmy, że cię jest pierwszy raz. Twój debiut. Pierwszy raz quiz robię. Cztery, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Wojtek, gotowy? No, gotowy. Jak z ojca Mateusza. A mogę bis? Możesz. Muszę odświeżyć. Gabriel Fleszar, kroplą deszczu. Dobrze? Krysowa narzeczona. No, potem już bym wiedział. Tracisz punkt? Zobaczmy, jak to wygląda przed dwoma ostatnimi pytaniami. No jeszcze ewentualnie Mati, Janek, no. Ale ty wyznaczasz. A co my mamy jeszcze? Rybusy i jaka to melodia? No ale za wszystko może się jeszcze zdarzyć, jak ktoś po jednej nutce, jaka to melodia pójdzie. Jaka to melodia? Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Cztery po raz pierwszy. Cztery po raz drugi. Cztery po raz trzeci. Gotowy? Tilaf King. Tak jest! Moran King. Się tak myślałem, że... Plus dwa! To jest taki durny, żeby wymyślić. No, szacunek za wejście w jego proces myślowy. No, już trochę się znamy. I rebus, i rebus. No. Tomasz Mucha? Szczepan Mucha. Patryk Mucha? Szczepan Mucha, Szczepan. Bo Szczepan Żałoda z Kryminalnych i Mucha, bo Mucha. Z rekordu Bielsko-Biała chyba do Piast. Tak jest. Zobaczmy, jak to się skończyło. Janek, Mateusz. Czternaście Wojtek Piela, 11 Mateusz Janiak. 9 Szymon Piórek i 8 Jakub Białek. Dziękuję wam, panowie. A co jest do wygrania dzisiaj? To jest ważny moment dla Polski i dobra informacja dla świata. Tak jest. To jest ten moment, w którym przegrani czują się wygrani. Nie dziękujcie. Taki jesteś? Ostatni raz. I do tej Pawła, że ci jeszcze jakiegoś fuck you nie pokazał. No nie. Albo gestu Kazakiewicza. Dziękujemy wam za dzisiaj. Oglądaliście poprzedni quiz, który będzie w opisie tego filmu, jak i w podpiętym komentarzu. Oglądajcie program Wysokich Lotów. Wojtek Piela. Ola Rejewska. I Janusz Pindera też. Nie, ja nie o tym, ja nie o tym. Mateusz Janiak. A, dziękuję. Janusz Pindera. Szymon Piórek. Dzięki. Jakub Białek. Dzięki. Partnerem było, jak zawsze, KFC. Zostawajcie łapki, suby i bądźcie z nami za tydzień, kiedy gościem będzie zapewne Maciej Bartoszek. Widzimy się. Hej, hej. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Sipla.